Pamiętacie może pierwszą część Watch Dogs? Bo ja nie. I to nie dlatego, że nie chcę, tylko że oprócz ulubionego przeze mnie miasta, jakim jest Chicago, nie było w tej grze praktycznie nic, co naprawdę wciągnęłoby mnie w wątek fabularny, czy pozostałe aspekty gameplayu. Pierwsze zapowiedzi, pierwsze zwiastuny i równie wielkie oczekiwania przed drugą odsłoną cyklu oraz możliwość dostrzeżenia chęci zmian w tej produkcji przez Ubisoft. Już na wstępie widać, że po części francuski producent odrobił swoją pracę domową. W Watch Dogs 2 przenosimy się w zupełnie inny zakątek USA. Smutne i ponure, nie mające wyrazu Chicago zostaje zastąpione słonecznym zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych z głównym punktem, jakim jest San Francisco. Sam bohater również zostaje całkowicie odmieniony. Tu, w miejsce gościa w średnim wieku przychodzącego związanego z tym wiekiem kryzysem oraz ze smutną, dołującą historią, dostajemy czarnoskórego chłopaka w sile wieku, który wygląda na charyzmatyczną postać z ciekawą osobowością. Można powiedzieć, że jedyną rzeczą, która te postaci łączy, jest walka ze znanym nam już wcześniej CTOS-em. Teorii byłoby na tyle, przejdźmy do gry. Po wejściu do świata Watch Dogs 2 na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że naprawdę Ubisoft poprawił tę produkcję, lecz 2,5 roku dzielące te części gry to nie czas wystarczający na wprowadzenie swojego rodzaju innowacji i wywrócenie gry do góry nogami. Moje osobiste odczucie było dość dziwne, bo miałem wrażenie, jakbym z powrotem zaczął grać w jedynkę, tyle że w jakieś DLC zmieniające postać oraz miejsce rozgrywki. Jednakże na całe szczęście, zaglądając w grę głębiej, nie można jeszcze tego dwójce powiedzieć. Grupa hakerów, m.in. której jednym z członków jest nasz główny protagonista Marcus Holloway, dąży do tego, aby ich poczynienia były zauważone, co z kolei ma skutkować rozpowszechnieniem aplikacji DedSec, dzięki której ugrupowanie chce zaatakować CTOS. Cały ten schemat pozwala zaimplementować rzecz, z jaką mamy do czynienia w serii Far Cry. Mam tu na myśli misje poboczne. W Far Cry'u były to przykładowo polowania, które ułatwiały wykonywanie misji głównych poprzez wytwarzanie różnego rodzaju przedmiotów. Tak tu w Watch Dogs 2 mamy możliwość na przykład modyfikacji swojego profilu społecznościowego, dzięki któremu trafiamy do szerszego grona odbiorców. Mi osobiście takie lekkie wymuszenia na graczach zagłębienia się w misje poboczne ze strony twórców podoba się zdecydowanie bardziej niż zawieranie takowych misji jako swojego rodzaju zapchaj dziurę. Tym bardziej, gdy misje te tak jak tu są często unikatowe, posiadające własny wątek. Warto również wspomnieć, że bardzo ciekawie prezentuje się nie tylko sam Marcus, ale również postaci należące do tej organizacji. Sitara, zajmując się oprócz hakowania ulicznymi sztukami, czy też jak kto woli Sidartem, Josh, Horatio, czy też wiecznie zamaskowany inżynier wręcz, naprawdę przyjemnie wkomponują się w cały ten młodzieżowy klimat. Ponadto, dobre przedstawienie tych postaci oraz nieźle napisane dialogi sprawiają, że po odłożeniu gry na półkę nie będzie sytuacji, że jedyną postacią, którą będziemy pamiętać, będzie Marcus Holloway. Wróćmy jeszcze na chwilę do samej rozgrywki. Pod oddział przy tym samouczku i krótkim wstępie ruszamy na słoneczną ulicę bardzo dobrze wykonanego San Francisco, które bynajmniej na mnie zrobiło bardzo pozytywne wrażenie. Powiedziałem wcześniej, że pierwsze minuty były dla mnie dość dziwne, bo miałem wrażenie gry w tę samą grę, co nieco ponad 2 lata temu. Na szczęście, po 12 minutach to nieprzyjemne wrażenie zniknęło. Na samym początku bardzo spodobał mi się system aplikacji w naszym telefonie. Między innymi sama mapa została zastąpiona aplikacją zwaną Noodle Maps, co stanowi ciekawszą propozycję od tej standardowej. Ponadto niektóre z tych aplikacji musimy sobie kupić, jak przykładowo odtwarzacz muzyki, który umożliwi kontrolę słuchanych kawałków. Ogólnie rzecz biorąc, cały ten system jest dość fajny. Wiecie, takie szczególiki, które w końcowym rozrachunku poprawiają jakość i są po prostu spoko. Poprawie nie uległ niestety model jazdy. Sterowanie samochodami czy to motocyklami wciąż jest dość toporne i nie daje satysfakcji. Nie jest nawet neutralne, lecz najzwyczajniej w świecie wkurzające. Z rzeczy rzucających się w oczy dość mocno jest również możliwość tworzenia broni czy dronów za pomocą drukarki 3D. Ponadto na broń można dodatkowo nałożyć skórkę, a rezultatem tego niekiedy jest wrażenie strzelania z wypasionego pistoletu na wodę. Ogólnie rzecz biorąc, Watch Dogs 2 jest niezłym krokiem naprzód w kierunku stworzenia dobrej kontynuacji serii. W porównaniu do jedynki otrzymaliśmy przyzwoitą produkcję na pierwszy rzut oka pozbawioną przesadnej ilości błędów i rzeczy irytujących do tego stopnia, aby jedyną rzeczą, którą chcielibyśmy zrobić po odpaleniu gry, było odłożenie jej z powrotem na półkę. Pewnie z wielu z Was zadaje sobie pytanie, czy w takim razie warto jest wydać to 200 zł, żeby zobaczyć, czy to, co upiścił Ubisoft, jest faktycznie jadalne. Tu niestety nie zadecyduję za Was. Proponuję obejrzeć parę materiałów let's playerów i samemu zobaczyć, czy Watch Dogs 2 jest w stanie zaoferować Wam to, czego wymagacie od sandboxa za taką ilość gotówki. To by było na tyle z mojej strony. Pozdrawiam i do usłyszenia. Hej!